Sprzężenie. No i proszę Państwa, jesteśmy w studio Telewizji Narodowej w salonie. O, wiesz, tego światła nie włączyliśmy i taki jest taki stalowy, naturalna barwa. Ela, prośba, za dywanem, za kobiercem wiszącym na ścianie. Za arrasem. Za arrasem. Tak. Proszę, za arrasem. Obydwa weź włącz. Tak, to się zaraz to zjaśni. Także proszę Państwa, jesteśmy, miła domowa atmosfera w salonie, prowadzący audycję Eugeniusz Sendecki. Poświąteczna. Świąteczna współprowadzący, jeszcze. Współredagujący audycję kolega Adam Przeletkowicz. Mamy kubki Telewizji Narodowej. Czekaj, wiesz co, teraz ja uprzytomniłem, że nie mam przyczepionych należnie. No proszę Państwa, jesteśmy nieprzygotowani, jesteśmy właściwie w takim biegu. Jesteśmy zaalarmowani ciekawą sytuacją, mianowicie udało nam się odzwonić do i zamienić kilka słów z panem redaktorem Maciejem Maciakiem i zaraz będziemy do niego telefonowali. Czekaj, co tam się dzieje? Aha, dobra. Adam, weź pomóż. Rozmawiamy, proszę Państwa, o dotacji partyjnej. Otóż Maciej Maciak jest i przedstawia argumenty na nie. Uważa, że nie, że trzeba zrezygnować z tego. A ja uważam, że wprost przeciwnie, jak najbardziej trzeba w tych sprawach zanurzyć polską dłoń i po prostu nie pozwolić, żeby te pieniądze trafiały do kieszeni dużych organizacji partyjnych, a do naszych nie. No i to jest różnica zdań, ale no, zobaczymy, czy uda nam się na ten temat porozmawiać. Maciej Maciak przedstawiał swoje argumenty, a my swoje, więc może uda nam się połączyć. Jest czwartek 13 kwietnia 2023 roku. W studio Telewizji Narodowej jesteśmy. Halo, halo, czy nas słychać? Włosławek? Cześć, witam, słychać. Przepraszam, Maciej, bo jesteśmy od razu na antenie. Rozmawiamy o tej dotacji. Przedstaw swoje stanowisko, dobrze? Jeżeli chodzi o dotacje dla partii po kampaniach wyborczych, tak? Po kampaniach wyborczych i podczas trwania kadencji, czyli tą dotację, którą dostaje się rocznie przez cały okres, kiedy partia jest w Sejmie, bądź przekroczy 3%, bo żeby dostać się do Sejmu trzeba mieć co najmniej 5%, ale można też dostać dotację, jeżeli się przekroczy 3%. Nie jestem pewien, jak to dokładnie jest obliczane. Wydaje mi się, że tam jest warunek jeden poseł, ale to mniejsza o to. Jakie jest moje zdanie? Nie śmiałbym występować o taką dotację od już i tak uciskanego społeczeństwa jako ten, który decyduje o losie ugrupowania politycznego. W sensie, jeżeli startujemy do wyborów, to startujemy z chęcią, z wizją przede wszystkim, bo sama chęć to nie wszystko, choć to cechuje głównie naszych polityków, zmiany naszego losu na lepsze, czyli też w naszym osobistym interesie. I to już uważam powinno wystarczyć, a ta dziwna gratyfikacja, którą sobie posłowie w którejś tam kadencji uchwalili, jest przeze mnie jako obywatela źle odbierana i myślę, że przez nie tylko mnie, ale i każdego normalnego, porządnego, jak i nawet być może nieporządnego człowieka, że to jest po prostu skok na kasę i nie wyobrażam sobie, gdyby na przykład Ruch Dobrobytu i Pokoju miał z tego względu, że straci te pieniądze, przeobrazić się w partię, bo myślę, że nie zyska akceptacji społecznej. Już dziś, już na tym etapie udowadniamy, na czym nam zależy, dzierżąc przyszłe stery władze w naszym kraju. Czy na tych pieniądzach, na tej dotacji, czy na tym, żeby sprawy szły lepiej.
w naszym kraju? Wiesz co, powiem ci, no dobrze, przepraszam, że przerwałem. Teraz pani doktor Sokołowska. Nie, no generalnie pierwszą kwestię skończyłem. Teraz możemy to troszkę rozwijać, wyciągnąć argumenty za i przeciw, jeżeli sobie życzysz. Pani doktor Sokołowska chciała coś powiedzieć. Jesteśmy w ogóle w salonie pani doktor Sokołowskiej, która jest twoją wielką fanką. I słuchaj. Bardzo mi miło. I właśnie pani doktor coś teraz powie. Proszę bardzo. Na wstępie gorąco pana witam. I odnośnie dotacji, bynajmniej nie tylko dla polityków, to uważam, że powinno być tak, albo znieść wszystkie dotacje, w ogóle obojętnie jakie. Według mnie aparat administracyjny jest przerośnięty, trzeba by go odchudzić. Każda dotacja niszczy wolny rynek, niszczy też struktury, bo jeśli ktoś, tak jak pan zauważył, idzie dla pieniędzy, to nie idzie dla dobra wspólnego. Natomiast jest jedna kwestia. Przy tych wszystkich ustawach i opodatkowaniach, które płacimy, które wielokrotnie przerosły czasy pańszczyźniane i dziesięcinę, gdy ponad 80% tego, co wypracowujemy, jest zabierane przez państwo w postaci różnych danin, przeróżnych od wszystkiego, a wiele rzeczy jest wielokrotnie opodatkowanych, co niektórzy internauci poruszają, że najpierw pracę mamy opodatkowane, potem wszystko, cokolwiek kupujemy i jakim podatkiem, drakońskim, bo 22% z reguły to jest tak. 1/5. No. Państwo po prostu źle gospodaruje pieniędzmi, które rabuje od obywateli. Gdyby ode mnie zależało, to ja bym zniosła całą masę różnych przywilejów, całkowicie bezzasadnych, dotacje i całą masę innych rzeczy. Ale to dopiero można zrobić, kiedy się dojdzie do władzy. A niestety dojdą do władzy ci, którzy mają pieniądze na kampanię, ci, którzy mają pieniądze na działalność. I ja widzę, ja nie biorę ani złotówki od nikogo, kto u mnie gości. Goszczą różne ugrupowania. Na razie mnie jeszcze na to stać, ale dlaczego? Z pieniędzy spadkowych, bo nie z mojego dochodu tak naprawdę. Więc jest to działalność stricte charytatywna, stricte społeczna. Natomiast jak patrzę, jak państwo polskie marnotrawi pieniądze, to mnie się nóż w kieszeni otwiera. Wspomnę zakup maseczek, tych wszystkich respiratorów, całą masę. Wspomnę elektrownię, Żarnowiec, Ostrołęka, Centrum Kardiologii Religii. Zabajańskie pieniądze, budowane obiekty, później zabajańskie pieniądze rozkradane. To się musi skończyć. Ja uważam, że kolejne rządy przez kolejne dekady prowadzą nas do ruiny. Ale jak ich odciąć od tego koryta władzy? No, na to też trzeba mieć pieniądze, bo niestety kto jest w głównych mediach, w głównych środkach przekazu, ten pozyskuje zwolenników. Są te bańki informacyjne, widać po pana programie, po wielu innych programach, że relatywnie do mainstreamu to są niszowe rozgłośnie, nawet jeżeli mają sporo słuchających. I na to, żeby się przebić, żeby się wybić, są potrzebne pieniądze. Pieniądze, z których nas aparat państwa okrada w sposób po prostu rabunkowy. Jak to być może chwalą się, że coś u nas kosztuje niżej od Niemiec, ale ile my zarabiamy, a ile Niemcy? Jak wygląda struktura opodatkowania u Niemców, a jak u nas? To są rzeczy wołające o pomstę do nieba. No właśnie, może ja teraz znowu przekażę głos do Włocławka. Panie redaktorze, jak pan właśnie widzi to finansowanie tych podstawowych rzeczy? Okazuje się, że działalność kosztuje. I co się dzieje, co się wydarzy, jeżeli na przykład przekupią posłów? Przecież jest taka rzecz. Posłowie dostają się do Sejmu, są pod różnymi naciskami. Nie oszukujmy się, każdy poseł, tak zwana szabla w Sejmie, jest na pewno będą podejmowane próby. Jak pan zabezpieczy się,
że no, posłowie są 12 miesięcy miesięcznie, drugie 12 miesięcy mniej więcej na biuro miesięcznie i oni są ustawieni. Oni mają pieniądze z podatków przecież, prawda? I teraz co się dzieje? A co z działaczami, którzy nagle okażą się od tych posłów zależni? Wtedy poseł może powiedzieć, że ja sobie z panią Jadzią, no, z panią Anią, z sekretarką jadę na Teneryfę, a wy się tu bawcie. I ludzie zostają na lodzie. Tutaj widzę. Znaczy, nie wiem, czy my czasami już nie zmieniliśmy tematu, po pierwsze. Chciałbym, możemy przejść do tej sprawy, nie ma problemu, ale wyczerpmy najpierw problem tej dotacji. Zapomniałem, jak ona się nazywa, celowa, czy coś w tym stylu. Subwencja, zapomniałem nazwy. Chodzi o zwrot kosztów dla partii politycznych, tak, dla zarejestrowanych partii politycznych, ryczałtowy, poniesionych w kampanii wyborczej. We wcześniejszej rozmowie miałem przed sobą na ekranie monitora, teraz jestem w innym miejscu, jak oni to obliczają. Generalnie z tego wzoru wynika, że im więcej posłów dana partia wprowadzi do Sejmu, tym więcej dostanie dotacji. Dodatkową składową tego wzoru jest czynnik, że im więcej partia wyda na kampanię wyborczą, tym więcej dostanie dotacji. Do 6 miesięcy po wyborach te pieniądze dopiero partia dostaje. No więc teraz prosta odpowiedź na pytanie, najpierw pytanie. Czy my chcemy mieć większe obciążenia finansowe jako obywatele, jako podatnicy, czy chcemy mieć mniejsze obciążenia jako podatnicy po wyborach? Oczywiście wszyscy chcemy mieć mniejsze obciążenia finansowe, a więc prosta sprawa. Trzeba będzie w wyborach zagłosować na takie ugrupowanie jak Ruch Dobrobytu i Pokoju, które partią nie będzie w wyborach, w związku z tym, gdy wprowadzimy tam posłów, nie obciążymy podatnika tymi kosztami. To jest bardzo proste. Ale te pieniądze pójdą na innych. Oczywiście. Tylko pójdą na tych naszych... Momencik, nie zrozumiałem. Przepraszam bardzo, co pani powiedziała? Ja powiedziałam to, że niestety to, co wspomniałam poprzednio, że te pieniądze i tak pójdą w rozpył. Bo niestety nie rządzą nami ludzie honoru. Ale momencik. Ale nawet jeżeli wprowadzimy paru posłów, to czy oni zniosą te przywileje dla partii innych? Te pieniądze, oni oczywiście nie zniosą, dlatego potrzebne będzie bardzo duże poparcie dla Ruchu Dobrobytu i Pokoju, Komitetu w zasadzie Ruchu Dobrobytu i Pokoju, bo Ruch Dobrobytu i Pokoju nigdy nie będzie startował w wyborach, tak jak PiS nigdy nie startował w wyborach, Platforma nigdy nie startowała w wyborach, bo w wyborach startują komitety, tak? Więc dlatego dla Komitetu Wyborczego, wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju trzeba będzie dać duże poparcie. I teraz drugi aspekt. Czy my traktujemy poważnie wyborców, obywateli naszego kraju? Bo jeżeli traktujemy niepoważnie, jak idiotów, tak? No to wtedy w ogóle szkoda jakiejkolwiek działalności, tak? Ale jeżeli traktujemy ich poważnie i ta informacja do nich dotrze, tak? Że partie zwiększają obciążenia finansowe na ich budżetach domowych, no to wynik jest prosty takiego głosowania, no to trzeba zagłosować na tych, którzy partiami w wyborach nie będą. Tu Ruch Dobrobytu i Pokoju, czy tam jego komitet. Więc zacznijmy od podstaw, zacznijmy od szanowania ludzi, edukowania. Ja głęboko wierzę w to, że każdy, nawet prosty człowiek, nawet bez żadnego wykształcenia, ma swój rozum i ten ważny argument rozważy w swojej głowie. Ale bardzo pana szanuję, tylko mam pytanie. Czy jeżeli grupy ludzi niezrzeszonych w żadnych partiach nie będą brały żadnej dotacji, to czy opodatkowanie Polaków zmniejszy się chociażby o 10 centów, o złotówkę, o 20 groszy? Czy opodatkowanie nas zmniejszy się chociaż trochę? Na pewno opodatkowanie się zmniejszy o tyle bardziej, o ile więcej wejdzie ruch, ludzi z Ruchu Dobrobytu i Pokoju do przyszłego Sejmu.
im więcej ich wejdzie, tym się bardziej zmniejszy obciążenie podatkowe. Ja panu coś powiem. Jakie podatki ulegną zmniejszeniu w takich układach? Znaczy, jakie daniny ulegną zmniejszeniu? Różne daniny ulegną zmniejszeniu, gdyż ta dotacja jest wypłacana z budżetu państwa. Są odpowiednie pieniądze zabezpieczone w budżecie państwa, tak? Budżet roku wyborczego jest specyficzny, chociażby powiększony właśnie o kwotę zabezpieczoną do tych celów. Panie Macieju, ja przepraszam, panie dyrektorze, pan naprawdę wierzy w to, że będzie miał pan 30 kilka procent. Ale nawet wyborach, gdyby było. Bo nawet może ja skończę myśl. Przy 30 paru procentach poparcia społecznego stanowimy samodzielny rząd przy tym podziale sceny politycznej. Nam nie potrzeba, dajcie mi skończyć, nam nie potrzeba jest uzyskać tak gigantycznego poparcia. System, który mamy, troszkę musimy się nagadać, żeby to wytłumaczyć. Jest to system rżnięty, bo nie chciałem powiedzieć wzorowany, bo to robią bezczelni ludzie. Oni rżną, po prostu jest rżnięty z systemu amerykańskiego, z systemu dwupartyjnego. O ile w Stanach Zjednoczonych widać to wyraźnie, bo są republikanie i demokraci i oni tylko i wyłącznie okupują parlament amerykański, to w Polsce to mniej widać. Ponieważ istnieją tak zwane, ja to tak nazwałem, partie pomocnicze, która jedna pomaga PiS-owi, a druga pomaga Platformie lub kilka tych partii pomocniczych jest po jednej i po drugiej stronie. I tak bilans jest bardzo podobny co w Stanach Zjednoczonych. 50-50, no mniej więcej 50-50. Ten system to nie jest przypadek, że scena polityczna, parlamentarna układa się w układzie blisko 50-50%. To jest niezbędne wielkiemu kapitałowi, na przykład w Stanach Zjednoczonych, który republikanów, jak i demokratów, ten sam kapitał finansuje. Ktoś by powiedział, że to jest obłęd. Po co płacić podwójne koszty? Lepiej postawić na jedną partię i mieć w związku z tym gwarancję, że ustawy będą przepychane, a inna partia nie dojdzie nawet do głosu, bo będzie miał jakieś tam mikroskopijne poparcie, ale w ten sposób ludzie szybko by się zorientowali, że rządzą nimi oligarchowie i kapitał i by w następnych wyborach taka partia padła. To już było dawno, dawno temu stosowane. Kapitał jest mądry. Wymyślił system, który przypomina demokrację, przypomina równość, przypomina ludzi, że jest jakiś wybór, a tak de facto to jedna partia i druga partia, republikanie i demokraci, służą temu samemu kapitałowi. Ale kapitał się zabezpieczył, że jeżeli któraś z tych partii by mu przyfikała, że na przykład nie chciałaby wprowadzić jakiejś tam korzystnej dla tego kapitału ustawy, całego zespołu ustaw, by się na przykład zbuntowała, to wtedy bierze się tylko jednego, dwóch kongresmenów, przepycha się do drugiej partii i tamtej się daje władzę. Tak jest też w Polsce. I teraz my mamy tego świadomość, bo my mamy głęboką wiedzę polityczną i wiemy, że tak samo jest zbudowany system w Polsce. Zwróćcie uwagę, że pewne ustawy przechodzą w polskim parlamencie i to nie jest przypadek. Dwoma głosami, jednym głosem, prawda? No właśnie dlatego, że jest ten niewidzialny u nas, tak jak w Stanach Zjednoczonych, podział 50-50. I teraz, czy my potrzebujemy jako nowa organizacja na scenie politycznej, na arenie sejmowej, czy my potrzebujemy rzeczywiście tak gigantycznego poparcia, żeby im tę zabawę zepsuć? Otóż nie potrzebujemy. Jeżeli porównamy to do wagi, ja takie porównanie stosuję na naszych spotkaniach, bo ono daje pewną wyobraźnię. Jeżeli na jednej szali wagi położymy odważnik, 1000-gramowy, kilogramowy, a na drugiej szali położymy odważnik 980 gramów, bez 20 gramów kilogram, to wiadomo, że ten odważnik kilogramowy przeważa. My nie potrzebujemy być takim kilogramowym odważnikiem, ani takim blisko kilogramem. My potrzebujemy być tylko 50-kilogramowym odważnikiem, żeby zawsze coś przeszło we właściwą stronę. 50-gramowym, tak, a powiedziałem kilogramowym, tak, przepraszam, przejęzyczenie. Ja rozumiemy ideę, rozumiemy. Natomiast powiem tak, z całym szacunkiem do dużej ilości osób, bo ja wiem, tutaj się zamelduję od razu, że nasz przyjaciel
z Pruszkowa bywa na spotkaniach partii Maciaka, znaczy ruchu. To nie jest partia, ruch. Poprawiam się. Jest zachwycony, mówi, że świetna atmosfera, dużo osób, rozmawia z ciekawymi ludźmi. Dokładnie. Takie same doświadczenie, jeżeli chodzi o PiS i Konfederację, i chcą coś stworzyć. Natomiast powiem coś, ja oszacowuję siłę tej grupy, że z trudem przekroczy 5%. Wydaje mi się, że łatwo przekroczycie 3%. Eugeniuszu, posłuchaj. No. Posłuchaj mnie. Ruch został ogłoszony kilka miesięcy temu. A już na naszych spotkaniach są pełne sale. Nie rozpoczęliśmy jeszcze tej akcji, którą dopiero rozpoczniemy, a na pewno nie zaczęliśmy kampanii wyborczej, która w tym okresie jest nielegalna. Nie można w tym okresie prowadzić kampanii wyborczej, można zostać za to zdyskwalifikowanym. Ja tylko mówię o teoretycznych, technicznych kwestiach. Nie odważę się na tak bezczelne prowadzenie kampanii, jak to robi obecnie w żywe oczy PiS i w żywe oczy Platforma, jak i też ich partie pomocnicze. Więc na tym etapie kampanii wyborczej, czyli 60 dni przed głosowaniem, w zupełności wystarczy nam czasu, żeby takie bomby atomowe odpalić, w cudzysłowie oczywiście, że ludzie się o nas dowiedzą. Spokojnie, to jeszcze nie jest ten etap. Jeżeli teraz w tych kilka miesięcy zorganizowaliśmy się w całej Polsce, tysiące ludzi, aktywnych działaczy, za którymi często stoją jeszcze inne grupy ludzi. To, że ktoś jeden przychodzi na spotkanie, to nie znaczy, że on jest jeden. Mamy zadeklarowane takie grupy ludzi, że jedna osoba przychodzi i mówi, za mną stoi 2000 ludzi, za mną stoi 1000 ludzi. I mają na to dowody, bo ja wiele osób weryfikuję w rozmowach i tak dalej, i tak dalej. Wiem, kim są. Więc proszę pomyśleć inaczej. Ja tu wam taniej propagandy sukcesu nie sprzedaję. Nie jestem żadnym spin doktorem, ale patrząc na dynamikę, na krzywą naszego rozwoju, wzrostu, wydaje mi się, że do momentu dnia wyborów będziemy mieli, czy na momentu ciszy wyborczej, będziemy mieli podobną ilość działaczy, co mają partie głównego nurtu. Partia Prawo i Sprawiedliwość, gdy wygrała, w cudzysłowie, wygrała wybory w 2015 roku, liczyła 35 tysięcy członków, a Partia Platforma Obywatelska liczyła 30 tysięcy członków. Naprawdę to ma duże znaczenie z tym, że ich motywuje do działania w kampaniach wyborczych klincz etatu, który im partie załatwiły, tak? A nas motywuje zupełnie co innego, znacznie wyższa wartość, tak? Obowiązek w stosunku do obywateli, kraju, przyszłych pokoleń. My jesteśmy bardziej zmotywowani do działania i bardziej przekonamy ludzi, niż oni. Ich argumenty są żadne, puste. Nasi działacze w tej potężnej ilości, która przed wyborami będzie, będą stanowili bardzo poważną siłę. My się właśnie rozkręcamy. To jest dla mnie polityka to jest matematyka. Daj Boże, bo trzeba rozbić ten skostniały układ postmagdalenkowski, który rujnuje Polskę i rujnuje obywateli. Absolutnie zgadzam się z tym, że nie użyłbym słowa rozbić, tylko zmienić. Etapami, ewolucją, tak? Bo nie możemy też, szanując Polaków, nie możemy dostać się do rządu i nagle ludziom narzucić, choćby w ich interesie, czegoś niezgodnego z ich przekonaniami wolą. Najpierw musimy ich przekonać, a potem będziemy zmieniać to prawo na ich korzyść, ale najpierw przekonać. To musi być proces. Z tym się zgadzam, oczywiście, że tak. Natomiast każdy chyba widzi, że zarówno w prawie, jak w ekonomii brniemy w coraz większe bagno od dziesięcioleci. Ja w tej chwili nie widzę żadnego sektora, który w Polsce działa na poziomie chociaż dostatecznym. Żadnego. O zdrowiu nie wspomnimy. No tak, oczywiście, że tak. Możemy tutaj ewentualne wyjątki, czyli te sytuacje, które potwierdzają regułę, zastosować. Na przykład, nie wiem, wydaje mi się, że się Biedronka rozwija, tak, ale to tylko potwierdza regułę. Ale Biedronka nie jest po...
Polska. Ale oczywiście, że tak, no. Ale mówiliśmy o obszarze polskim, tak? No, no to się rozwija, tak? No, czyli tanie, tanie żarcie, tak? Tanie żarcie. Ale to potwierdza regułę, to co pani powiedziała. Biedronka odprowadza kapitał. Biedronka nie jest polska. Żeby Biedronka była polska, ja bym... Ależ oczywiście, mimo pięknej nazwy, nie jest polska, tak? To jest obcy kapitał. Mało państwu powiem, Biedronka nie jest nawet notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. No tak, prawda. To jest coś totalnie obcego. Bo są koncerny obce, które mają jakby oddziały w Polsce, jakieś tam z dopiskiem Polska, które są notowane na giełdzie, a ta to w ogóle jest jakaś taka obca. No proszę. Dobrze, ja tak. No i teraz, tak, no i teraz jeszcze do tej subwencji zmierzam. No. Skoro na nasze spotkania przychodzi tak dużo ludzi, którzy ponoszą jakiś tam wysiłek, tak? Bo niektórzy tam dojeżdżają z krańców województwa, na razie mamy spotkania w formułach ogólnowojewódzkich, ale już na przykład województwo mazowieckie ma tylu zdeklarowanych uczestników ruchu dobrobytu i pokoju, że musieliśmy podzielić to na dwa, bo już nas sala nie mieści po prostu. Teraz będą już dwa spotkania równolegle odbywały się w województwie i to samo niebawem w innych województwach. Dzień w dzień zgłaszają się ludzie do ruchu dobrobytu i pokoju. Z mojego punktu widzenia dzieje się bardzo dużo i we właściwym kierunku, jeżeli chodzi o ruch dobrobytu i pokoju. Ja jestem pełen optymizmu, ja widzę mądrość Polaków. Okay. Tylko nie wolno popełnić błędu, nie wolno zawieść ich nadziei, już nawet na tym etapie. Nie wolno się wygłupić, nie wolno ich przestraszyć, że się jest kimś szalonym, kto jest nieprzewidywalny dla ich bytu, bo to chodzi o ich byt. Dobrze. Musimy być poważni, szanować wyborców. Panie redaktorze, jest tak, omówiliśmy najważniejsze rzeczy. Ja myślę, że jednak przynajmniej przez 3 miesiące będę pana przekonywał. Dlaczego? Bo występuję w obronie działaczy. Sam jestem działaczem od wielu lat i wiem, jak ciężko jest działać, jak ma się jakiejś struktury, kiedy w pewnym momencie... No problem w tym, że my już mamy struktury i to się odbyło bezgotówkowo. Ja widziałem, jest... panie redaktorze, był pan w ZHN-ie, powstałem na bazie struktur katolickich, oazowych, i różnych przykościelnych w roku 95, 91, a ja byłem. Widział pan, szanowny redaktor, struktury potężne, jakie miało Radio Maryja, jak powstawało AWS, na bazie struktur Radio Maryja powstał AWS, ja to widziałem. Czy pan widział potem różne struktury Kukiza, bo ja w nim byłem. Ja widziałem jeszcze ROP po drodze. Akurat w ROP-ie nie byłem, ale mam znajomych z Ruchu Odbudowy Polski. Świetne struktury. Myślę, że jest pewien moment, który polscy działacze przegapili, mianowicie moment, kiedy wychuśtano działaczy. Kiedy się okazało, że władza się przeniosła do Sejmu, kiedy się okazało, że posłowie wychuśtali działaczy, działacze się ostali bez pieniędzy. Znaczy oszukali, tak? Oszukali, bo tak, nie rozumiem tego. Tak. Oszukali, odeszli. Użyjmy słowa odeszli. I przestali nagle... się interesować. I oderwali no to, się. No to już państwu tłumaczę, na czym polega różnica. Doprecyzuję. Otóż ja zauważyłem ten proces w kilku przypadkach, który kosztował nas, że ludzie świetnie się opowiadający, posłowie naprawdę żyrowani wielkimi autorytetami, mający świetne pomysły na Polskę, straciły naturalną łączność, jaką jest... A które to struktura. Świetne pomysły na Polskę? Bo... Polska Katolicka Narodowa, Marka Jurka, Jana Łopuszańskiego i Antoniego Macierewicza, Anno... No, ale pytałem o konkretne pomysły. Ale były wszystkie konkretne. Mieliśmy być mocarstwem, super.
No nie, to tylko hasło jest. Pomysł, to konkret. No konkrety były takie, że dorwiemy się do władzy i zobaczycie, jak będzie super. A jak było z PiS-em, tak a propos, ja sama... Ale... Panie Macieju, nie należałam do PiS-u, ale przed 2015 rokiem, kiedy była to partia opozycyjna wobec PO, ja przychodziłam na wszystkie spotkania, zarówno do klubu Ronina, do Amikusa, do wszystkich, do IPN-u, wszędzie, gdzie oni się pojawiali, obiecywali przepiękne rzeczy. Przepiękne. I żadne... No dobrze. No dobrze. Traktuję to za powątpiewające... Nie, przepraszam. Pozwolę sobie przerwać. Przepraszam kolego. Otóż jest kwestia taka, że w pewnym momencie okazuje się, że znika struktura partyjna, zostają tylko posłowie i nikt nie jest rozliczany. Nie ma żadnych szefów partii, nie ma żadnych szefów... Możecie dać mi wytłumaczyć? Ja mam jedno... Dobrze, za chwileczkę, tylko jest jedna rzecz. Czy ja gdzieś w internecie spotkam się ze spisem działaczy Ruchu Dobrobytu i Pokoju, którzy wzięli odpowiedzialność? Czy ja znajdę gdzieś imiona i nazwiska? Momencik. Czy wszystko się opiera na autorytecie Maciaka, tak jak kiedyś na autorytecie Wałęsy, tak jak kiedyś na autorytecie Rydzyka, tak jak kiedyś na autorytecie Kukiza, tak jak kiedyś na autorytecie wielkich ofiar smoleńskiej katastrofy? Ja widzę, że nie widzę spisu działaczy. I tutaj widzę słabość ruchu kolegi. I widzę. No nie wiem, jeżeli wy widzicie słabość w organizacji, która się bardzo mocno rozwija, a widzieliśmy, to w ogóle dlaczego widzieliśmy miliony, jak papież przyjechał. My widzieliśmy, to jest niekonsekwencja. My widzieliśmy, jak miliony, jak papież przyjechał. To wszystko nie było zorganizowane. No dobrze, czy już mogę tak, się wytłumaczyć z tej połajanki? No dobra, no okej. Okay. Proszę bardzo. Nasza formuła jest zupełnie inna, jeżeli chodzi o wniknięcie w struktury Sejmu. Dotychczasowa formuła, która obowiązuje w Sejmie, to taka formuła, w której każdy spośród 460 posłów jest z góry przewidziany, że będzie posłem już na etapie kampanii wyborczej. Jeżeli pamiętacie, to jest mniej więcej tak, że w każdym okręgu wyborczym jest 40 parę w Polsce. Do podziału jest kilkanaście mandatów. 10, 12, 13, jakoś tak. Startuje ileś komitetów w każdym z okręgów wyborczych o te 12 mandatów. Tak, to są okręgi wielomandatowe, więc ileś jest mandatów. Nie jednomandatowe jak senackie, że tylko komitety walczą o jeden mandat. Tak, tu mamy walkę o ileś mandatów. I już przed wyborami, na podstawie odpowiednich sondaży, każda z partii, która do tej pory brała udział w wyborach, doskonale wie, ile będzie miała przydzielonych mandatów. W związku z tym, ja teraz tłumaczę, dlaczego wszyscy w Sejmie to są ludzie specjalnie dobrani. To jest bardzo ważne. Czyli tacy, którzy gwarantują, że sprawy związane z prowadzeniem państwa, gnębienie Polaków będzie zagwarantowane i niezakłócone. Mam drobne incydenty dla odwrócenia uwagi, mile widziane, to sprawia wrażenie, że się w ogóle sprzeczają. Ale nie, tak nie jest. Wszystkie mandaty w Sejmie są ustawione. Tak. Już wam tłumaczę, jak to wygląda, ale bo to wiemy, może się wydawać szalonym stwierdzeniem, ale zaraz wam to objaśnię. Jeżeli dana partia w okręgu, na przykład PiS, wie, że dostanie przed wyborami już 5 mandatów, to na 5 pierwszych pozycji spośród 20 paru kandydatów u nich na liście w danym okręgu wkłada się tych, którzy mają wziąć mandat. No, ewentualnie jeszcze na 6. i 7. pozycję też takiego zaufanego, który wykona rozkaz partii, też jeszcze można dać. Tak jest, a reszta na zająca chyba... A reszta to tylko wypełniacze, którzy nie mają dostać mandatu w ogóle. Tak jest. No teoretycznie ktoś powie, że no jak to, ale przecież ktoś z 9. miejsca, jak zrobi dobrą kampanię, to może wskoczyć na ten 5. choćby ostatni mandat, prawda? No. Nie może, otóż nie może. System zadbał o to, żeby przypadkowi ludzie spośród tych wypełniaczy
nie dostali się w ławy sejmowe. Żeby czasami nie było incydentów, żeby czasami nie było takich posłów wójcikowskich, tak? Choć uważam, że Wójcikowski jeszcze nie był na tyle genialny, żeby rozpracować, żeby wyłożyć Polakom jak, i przekonać ich w związku z tym, jak idą nasze sprawy. Jak oni to robią, że oni doskonale wiedzą, kto wejdzie do Sejmu i potrafią się zabezpieczyć. Dzieje się to za pomocą pieniędzy, które to pieniądze są w takiej puli limitów wydatków wyborczych na kampanię wyborczą dla poszczególnych komitetów. Czyli każdy komitet dostaje pulę pieniędzy do wydania i nie może nawet złotówki wydać więcej. Nawet złotówki. A komitety odpowiednio przydzielają na poszczególnych członków na tej liście tę pulę, czyli jedynka dostaje 250 tysięcy do dyspozycji na kampanię wyborczą, dwójka 250 tysięcy, trójka 250 tysięcy, czwórka 250 tysięcy, piątka dostanie 200 tysięcy, a pozostali dostają tylko po 5 tysięcy limitu wyborczego. Tak jest w dużych partiach. Pewnie o tym nie wiedzieliście. Ja jako dziennikarz dużo rzeczy wiem. I zrób teraz z 9 miejsca kampanię za 5 tysięcy. Rozumiecie, co ja mówię? Oczywiście. Nie do końca tak jest. Nie, dokładnie tak jest, Geniu. A proszę mi podać przykład, bo ja doskonale wiem. Ja wiem, że jak byłem w wyborach do Sejmu w 1997 roku była akcja Wyborcza Solidarność, a potem była Liga Polskich Rodzin w 2001 roku, to każda osoba może zrobić sobie dodatkową kampanię wyborczą, przepuszczając to w sposób następujący. Chcę mieć kampanię za 8 tysięcy złotych albo za 18. Wpłacam 8 tysięcy złotych albo 18 na komitet wyborczy i komitet wyborczy finansuje mi to, co ja chcę. Geniu, ja nie o tym. Ty mówisz o źródłach przychodu komitetów na kampanię wyborczą. To jest zupełnie co innego. Ja mówię o limitach maksymalnych wydatków. To, że każdy może wpłacić, tak, sam sobie też możesz wpłacić na kampanię, nie ma problemu, nie oznacza, że możesz tych pieniędzy wpłacić więcej. O tym, ile możesz wydać, tak, wpłacić możesz ile chcesz, ale ile możesz wydać, decyduje twój pełnomocnik wyborczy komitetu. Jest taka specjalna funkcja, każdy komitet ma pełnomocnika wyborczego, wbrew pozorom to jest najważniejsza osoba w całym komitecie, który nie pozwoli ci wydać więcej, bo jak ci pozwoli wydać więcej, czyli będzie coś poza tym limitem, cały komitet może zostać zdyskwalifikowany. To jest wentyl bezpieczeństwa systemu, żeby właśnie ci przypadkowi wypełniacze nie weszli w ławy sejmowe, żeby nie one odwalali. Tam wszyscy muszą się zgadzać lub udawać, że się nie zgadzają, a i tak mają sprawę iść we właściwą stronę. My w Ruchu Dobrobytu i Pokoju zrobimy to inaczej. No właśnie ciekawe, jak wy to zrobicie. Przecież też będziecie mieli pełnomocników wyborczych i limit wyborczy. I jeżeli wydrukujesz ulotkę... Pełnomocnik wyborczy jest tylko jeden, do tego jest jeszcze pełnomocnik finansowy, tak? No właśnie, i jeżeli ktoś wydrukuje sobie na ksero, a przecież można za kilkanaście złotych kupić taki arkusz, taką ryzę papieru, czyli 500, to można kilkadziesiąt tysięcy ulotek wydrukować sobie w ksero za rogiem za kilkaset złotych. Z całym szacunkiem. No. Wyboru za kilkaset złotych nie wygrasz. Ja ci podaję dziennie, konkretne kwoty pieniędzy. Dziennie możesz wysyłać dziewczynę, sekretarkę. Czy nie możesz, bo zostaniesz zdyskwalifikowany. I jeżeli twoi koledzy... 800, ale to jest bardzo łatwo udowodnić. Wystarczy tylko po okręgu wyborczym przejechać, zrobić zdjęcia plakatów i ci obliczą, ile zrobiłeś. Naprawdę, uwierz mi, to jest bardzo łatwe. Sam cię po prostu twój pełnomocnik wyborczy zdyskwalifikuje. Nie. Słuchaj, ja byłem w sytuacji w 2005 roku, jak mecenas G został zdemaskowany przez działaczy z młodzieży W, którzy plakaty mojej matki kazał im wyrzucać do śmietnika, a promować Piotrowskiego. Tego Piotrowskiego, który taki teraz dziewica orleańska, taki fajny, z kulu, taki naprawdę święty. Profesor Piotrowski, ten co się przykleił teraz do Konfederacji, gwiazda Radia Maryja, tak? To, 2005 rok, pamiętam na własnej skórze to przeżyłem.
jak współpracował z... Ale ja nie krzyczę, że wielkie partie przekraczają dla poszczególnych kandydatów limity wyborcze, ale wypełniać, jak to spróbuje zrobić, to zostanie ścięty. No, takim wypełniaczem okazało się, że... Ja tylko tłumaczyłem w kwestii, dlaczego do Sejmu przechodzą ci, a nie inni, z góry ustaleni. Do tego jeszcze na przykład jest taka instytucja spadochroniarza. Wyobraźmy sobie, że jest jakiś tam zespół ludzi w danym województwie, jakichś takich z Prawa i Sprawiedliwości, którzy naprawdę chcą dobrze dla ludzi, działają, pomagają ludziom i tak dalej, i tak dalej. Oni też mają nadzieję, że jak zostaną posłami, będą mogli pomagać bardziej, a tu nagle pyk na dwójkę, dwóch spadochroniarzy dostają z centrali, tak? To jest właśnie ta gwarancja, że ci mają przejść. I właśnie, bo ludzie... jeżeli będzie umówione, że dotacja jest dzielona zgodnie z ilością zebranych głosów i jeżeli już po pierwszym roku okaże się, że nie jest dzielona zgodnie z ilością zebranych głosów, to będzie informacja, że ta partia oszukuje i nie będzie wątpliwości, że to są łajdacy. My mówimy o dotacji, o limicie wydatków wyborczych. Mówimy o dotacji, która jest przekazywana przez państwo co roku. I teraz jeżeli w pierwszym roku się okaże, że działacze, bo zazwyczaj ci wypełniacze są lokalnymi działaczami, albo reprezentują jakieś lokalne organizacje, ktoś ich wysunął. I jeżeli się okaże, z moją matką tak było na przykład, że ona dostawała 5,5 tysiąca głosów, mniej więcej tyle, ilu miała pacjentów i fanów w Tomaszowie Lubelskim, a wygrywał gościu, który był wystawiany na pierwszym miejscu i w żadnym powiecie nie osiągnął więcej niż 500 głosów, ale w tych kilku powiatach, jak się zebrało, to on miał 6 tysięcy. To suma głosów, a Maria Sendecka, zasłużony działacz Tomaszowa Lubelskiego, nigdy nie została posłem. I oczywiście, że nie dostała posłem. Nie mogła dostać. Ale poczekaj, teraz... pozwól, że coś powiem. Otóż jest kwestia taka, że przy Marii Sendeckiej działa taki Skawiński. Stary działacz, człowiek, który naprawdę pomaga ludziom, jest pracownikiem służby zdrowia, jest starym, naprawdę takim wygą. Drugi nazywa się Flis. I ten Skawiński i Flis robili różne rzeczy, natomiast byli ograniczani swoimi skromnymi budżetami, budżetem mojej mamy, która jest no, dosyć zamożnym, człowiek jest lekarzem, ale też wszystkiego nie zrobi. I teraz o co chodzi? Gdyby się okazało, że w tym zakichanym AWS-ie czy Lidze Polskich Rodzin, zgodnie z ilością zebranych głosów, Maria Sendecka, jej komitet, jej grupa, jej oddział Ligi Polskich Rodzin dostałby te kilkanaście miesięcy więcej. Przecież wiadomo, że matka moja nie kupiłaby sobie tego za tego szminki czy butów na obcasę, tylko by Flis, ten wierny działacz Tomaszowa Lubelskiego, Flis i Skawiński mieliby za co pojechać do Zamościa i w mordę dać tym skurczybykom oszustom, co to przy Giertychu siedzieli. Rozumiesz? O to mi chodzi, rozumiesz? O działaczy średniego szczebla, którzy jak się wielcy panowie dostają do Sejmu, to mają ich w dupie i zostają bez pieniędzy na lodzie. O ich mi chodzi, a oni mają mieć kasę, bo oni stanowią trzon czy twojego ruchu dobrobytu i pokoju, czy Ligi Polskich Rodzin, czy ruchu Radia Maryja, czy każdej innej partii. I ja występuję w ich imieniu. Ja występuję w ich imieniu i ja się obawiam, słuchaj Maciej, ja się obawiam, bo ty jesteś w porządku, ale ja się obawiam tej swołoczy, która się przy tobie dostanie do załapie, przepraszam, załapie. Rozumiesz, bo ja to widziałem przez 30 lat. Jest powolutku usuwana, spokojnie, ja mam swojego nosa. Żebyś wiedział, żebyś pamiętał, jeżeli chcesz mieć naprawdę duży ruch społeczny, to pamiętaj, jeżeli zaniedbasz tych ludzi, którzy pracują na ciebie i na siebie, z nadzieją dla Polski. Jeżeli o nich zapomnisz, to jesteś jak Wałęsa, Kukiz i reszta. Rozumiesz? Jeżeli chcesz coś... Czuję się teraz jak ojciec czteroletniego dziecka, do którego to dziecko przychodzi i mówi: tata, wiesz, że to jest krzesło? Wiesz, że ono służy do siedzenia? No mówisz mi takie oczywiste oczywistości, że daj spokój. Gdybym był taki, jak mnie tutaj hipotetycznie podejrzewasz, to by nie było ruchu. Ludzie mają swój mechanizm, swojego nosa. Ale i teraz potrafią... to trzeba ludziom zabezpieczyć, żeby ludzie wiedzieli już po roku. Ależ jeżeli daj mi dojść do słowa, to ci wytłumaczę, jak to zabezpieczyłem. O. Chyba, że w następnym wejściu. No wiesz co, słuchaj, dobrze, zostawmy ludzi z pewnym niedosytem. Zróbmy, wiesz, bo w tej chwili mamy 45 minut audycji. Przerywamy to. Wróćmy, umówmy się, że za tydzień rozmowa Macieja Maciaka w Telewizji Narodowej się odbędzie. Z mojej strony pamiętaj, masz zawarowane, jesteś tutaj bezpieczny, czuj się tutaj u siebie. Coś ci powiem, my dzisiaj otwieramy lokal, będzie jeden pokój gościnny, drugi pokój redakcyjny. Jeżeli w Warszawie będziesz chciał się gdzieś zatrzymać albo robić audycję, bo mi się wydaje, Maciej, że ty powinieneś już teraz przynajmniej raz w tygodniu bywać w Warszawie i z pozycji stołecznej
patrzeć na kraj, jeżeli chcesz coś osiągnąć. I ja ci to zabezpieczyłem, publicznie. Ja też zapraszam. Publicznie ci to proponuję. Ja, Sendecki, a jak ci się nie spodobał u Sendeckiego, to możesz przebywać u Sokołowskiej. Rozumiesz? Bo mamy dwa różne lokale. Ona ma swój salon, a jeszcze mamy lokal telewizji narodowej. Masz taką od nas propozycję, to przyjmiesz to albo nie. Trzymam kciuki. Za tydzień umówmy się, że też będziemy rozmawiać. Dobrze? Dobrze, nie mam problemu. Jeszcze tylko chciałbym się odwołać do tego, co pani Sokołowska powiedziała, że te zasięgi, które teraz mamy, że one są małe w porównaniu z tym, co prezentują media głównego nurtu. No, wszedłem sobie na kanał YouTube'owy Radia Z, tak? Radio Z. No i patrzę, Radio Z, 207 tysięcy subskrybentów. Wyświetlenia filmu 21 godzin temu 5900. Znany mezer, no proszę Państwa, no 5900 po 21 godzinach, słabo. Jeden dzień temu 756 wyświetleń, dwa dni temu 4700 wyświetleń, trzy dni temu 23 tysiące wyświetleń, cztery dni temu 25, pięć dni temu 1100. No nie, no ja się tu nabawię naprawdę przy mediach głównego nurtu jakiegoś kompleksu wyższości. Ale ja mówię, naprawdę nie ja mamy mówię, tak źle. Ludzie mądrzeją. Panie Macieju, ja mówię niestety o tym pudle zwanym telewizorem, o Polsacie, o TVN, o TVP i jeden. Kochana pani, proszę mi uwierzyć. Ja byłem koncesjonowanym nadawcą lokalnej telewizji, która była w sieci kablowej. Ja to już wszystko przerabiałem. Jeżeli się nie będzie miało dobrych argumentów, to się nie przekona, chociażby nie wiadomo, ile będziemy w mediach. Przykład szanownego pana Kononowicza. Nie ma w Polsce osoby, która by nie znała pana Kononowicza. I co? I nie uzyskał odpowiedniego poparcia społecznego, gdy startował na prezydenta Białego Stoku. I to samo jest z różnymi innymi ludźmi, którzy są bardzo rozpoznawalni, ale co z tego? Sama rozpoznawalność nic nie daje. Trzeba mieć pomysł, ideę, trzeba mieć coś, co ja nazywam myślą genialną. Myśl genialna, argument genialny to taki argument, który się rozchodzi jak wiral, jak wirus, jak błyskawica. Ludzie z ust do ust to podają i nie chcą już inaczej myśleć. Jeżeli nie będziemy mieli dobrych argumentów, jeżeli się ludzi nie przekona, a my takie mamy, to się i tak nie wygra wyborów. Zgadza się i trzeba pomyśleć jeszcze o rozliczaniu z obietnic przedwyborczych, bo jak do tej pory, to przez kolejne kadencje mamy obietnice bez pokrycia. Ależ oczywiście, że tak. I to nie może być tak, że... To już są nawet, można powiedzieć, bezczelne kłamstwa. Dokładnie tak. Dobrze, chwileczkę, bo to już jest ponad 45 minut, godzina zegarowa, godzina lekcyjna minęła. Rozmawiał z nami pan redaktor Maciej Maciak, człowiek wybitny, który ma pomysł na Polskę, ma rozwijający się genialny ruch. No wiadomo, że my chcemy się przy tym ruchu jakoś znaleźć, no bo my idziemy tam, gdzie nie biją. Ja wielokrotnie mówiłem, zapraszamy wszystkich. Ja wszystkich zagospodaruję. Może na tym pierwszym etapie się komuś nie podobać, ale w każdym jest potencjał. No chyba, że będzie bruździł, stawał okoniem, no to już wtedy trudno. Adaś, masz nie bruździć. Otóż tak a propos poinformuję kolegę redaktora, że jest z nami właśnie twórca z 2006 roku, twórca tego wielkiego sukcesu. To była, oczywiście, że pod względem merytorycznym Kononowicz nie został prezydentem, ale był to... Ale rozpoznawalność była potężna. Pierwszy to był opór, że ktoś powiedział, chwalimy pana Krzysia, który jest taki, jaki jest, a nie was, łajdacy. Dobrze. Dziękujemy serdecznie. No, ale to ja przepraszam za przykład pana Kononowicza, ale mogę mnóstwo różnych innych przykładów podać. Są ludzie, którzy mają gigantyczną rozpoznawalność, tak, ale są niewybierani. Mamy lukę. Czy pytanie, czy możemy się umówić, bo jest teraz 13 czwartek. Jest proszę teraz, bardzo, 21. No proszę mnie łapać, dobrze, bo ja naprawdę nie wiem, proszę, co będę robił za moment i po prostu trzeba mnie łapać. My mamy tak, lukę. Jestem po to. Służę radą, informacją i tak dalej. Czyli oczywiście. 19 tak. Łapiemy Macieja Maciaka, nie złapiemy go w środę, to 21 w piątek. Serdecznie dziękujemy. Proszę na koniec pozdrowić kogoś, panie redaktorze. Przez Telewizję Narodową. No to po prostu chciałbym wszystkim dodać otuchy. Trzymajcie się. Trzeba wierzyć w to, że się w końcu uda zmienić nasz los.
I nie traćcie ducha, tak? Do wyborów przynajmniej nie traćcie ducha. Nie było takiej oferty do tej pory. Czekaliśmy wszyscy na coś rozsądnego, normalnego. Oto jest. I bardzo dobrze. Całe Wielkie Polsce pozdrawiamy serdecznie. Dla Telewizji Narodowej wypowiadał się pan Maciej Maciak, lider zwyżkującego ruchu politycznego w Polsce. Czołem Wielkie Polsce. Dzień, dzień. I szanowni państwo, krótkie komentarze, żeby nie przekraczać godziny. Pierwsza koleżanka Munen. No, bardzo mi miło. Pozdrawiam serdecznie przede wszystkim wszystkich świątecznie i po świętach. No i życzę oczywiście jak największych sukcesów, bo chodzi nam o dobro Polski i chodzi nam o to, żeby było jak najlepiej dla wszystkich i żeby się wszyscy mogli znaleźć. Dziękuję bardzo. I kolega Wilczyński w tym czasie się pojawił w naszym gronie, ale teraz jeszcze głos wieńczący pani dr Sokołowska. Ja się cieszę z porozumienia z panem redaktorem Maciejem i chciałabym, żeby było porozumienie ponad podziałami, żeby Polacy wreszcie mogli być gospodarzami we własnym domu, rozsądnie wydatkować publiczne pieniądze dla dobra Polaków. Bo przede wszystkim mamy dbać o dobro Polaków. Oczywiście mamy pomagać innym, ale bez szkody dla własnego narodu. A ja tutaj w imieniu tych dolnych, tych średnich, najniższego szczebla i dolnego szczebla działaczy, tych w każdym powiecie, tych flisów i wyleciało mi nazwisko z tego wzruszenia, tych działaczy, którzy zawsze wspierali moją matkę, a potem kiedy się okazało, że kolejny raz nie dostała się do Sejmu, a zebrała mnóstwo głosów, nie dostawała żadnej dotacji i oni nic nie mieli na dalszą działalność przez kolejne 4 lata. Wydali mnóstwo pieniędzy. Wydali mnóstwo czasu i mnóstwo swojego serca. Mnóstwo pieniędzy wydała Sendecka. Nie, swoich pieniędzy za dużo nie wydali, bo nie mają, bo są ludzie niezamożni. No, właśnie ale o to no chodzi, to że nie, ci ludzie nie. No, bierzemy pod uwagę. No właśnie, ale nie, no zazwyczaj za większość rzeczy płaciła Sendecka. Problem jest taki, że już po kampanii wyborczej Sendeckiej też się kończyły pieniądze. A działalność trzeba było prowadzić i mnóstwo rzeczy umykało nam w Radzie Miasta czy w Radzie Powiatu, bo okazywało się, że cwaniaczkowie sobie dobrze żyli w Warszawie, a forsa na działalność nie trafiała do flisa. Jak zresztą on się nazywał? Sosnkowski czy jakoś tak? Zapomniałem. Chodziłem z jego synem Mariuszem do przedszkola, do jednej grupy. Proszę wybaczyć. Pod tym filmem na pewno napiszę, jak ten pan się nazywał i oddam mu hołd. Bo to są filary. Nie Sendecka. Sendecka i jej pomocnicy. To są znaczące punkty na mapie politycznej. I o tych pomocników trzeba zadbać. A są traktowani jak bydło robocze. Które zrobiło swoje i albo samo przez się rozumiecie? I ja się na to nie zgadzam i dlatego uważam, że ta subwencja polityczna, partyjna powinna pójść i od razu musi być zaznaczane. Ma być dzielona i wracać tam, skąd płynie moc partii. Bo na listę pada 200 tysięcy głosów, a dostaje się cwaniaczek, który dostaje 20 tysięcy. A ludzie, którzy uciłali te 18 tysięcy, w Warszawie nawet nie bywają. Ja pamiętam. No i o to tu chodzi. I tutaj jest. Nie chodzi tylko o kasę, bo od razu mówię, że kasa ma być co roku dzielona zgodnie z ilością zebranych głosów i trafiać na dół do tych ludzi, którzy ją politycznie wypracowali. Panie Daro, proszę mnie przeszkadzać. Rozumiecie? I jeszcze pana Daro wpuścimy, ale jeżeli pan Daro nas nie pozdrowi tekstem, który się umówiliśmy, czyli czołem Wielkiej Polsce, to go nie wpuszczę na antenę, bo musimy być twardzi. Dzień dobry, panie Daro. Czołem Wielkiej Polsce. Tak, dzień dobry, witam. Daro dzwoni, Daro niezłomny. Słyszałem, że mam pana pozdrowić jakoś tak specjalnie, nie, tak? Tak. Nie, tak. Tak. Nie doktora, tylko czołem Wielkiej Polsce. Polskę ma pan pozdrowić. Ale ja... Pozdrawia pan czy nie? Panie Daro, pozdrawia pan czy nie? Panie Daro, pozdrawia... Czekamy na to pozdrowienie. Czuję się bardzo nieswojo, jeżeli mam mówić
w taki sposób pana pozdrawiać. Wie pan, to, że pan mnie tak przymusza, to mi przypomina taką, wie pan, sytuację, jak ja mały byłem szansę, i była taka pani, ona szansę. Na siebie... Miał szansę, no miał szansę, no, prawda? Mógł powiedzieć, czołem Wielkiej Polsce. Przez gardło. Przez gardło mu to nie przyjdzie. Kto to w ogóle jest? Kto to w ogóle jest? Elka Dębska będzie... Ona już tam coś nam mówiła, kto to w ogóle jest. No. Także mówię wam, proszę państwa, no, no to są tragiczne rzeczy, no. Dobrze, kończymy. Także, czy ja mogę coś powiedzieć? Proszę bardzo, jeszcze Adam Przedkowicz na koniec. Jeżeli chodzi o te dotacje, no to trzeba się zastanowić. No wiadomo, pieniądze są dla działaczy jak najbardziej potrzebne. Pan Maciak przed chwilą zadzwonił, gratuluję ci, że dotarłeś do serca lidera pokoju i telewizji. Musisz to wiedzieć. Ja na bieżąco oglądam jego programy. Niedawno mnie tak delikatnie skrytykowałeś, że widzę w nim potencjał. Pamiętasz? Był taki live. No. No, a teraz, no widzicie. No przekonałeś mnie do Olszańskiego, teraz mnie przekonałeś do Maciaka. Tak, zobaczymy, co teraz przekonałem. I z dotacjami sprawa jest taka, jeżeli jest dana pula pieniędzy, która ma być dzielona pomiędzy dane partie, które wejdą lub przekroczą te, prawda, wyborcze rzeczy, procenty, to moim zdaniem należy wziąć dotację, ponieważ jeżeli jedna z partii uniesie się honorem i, tak, nie weźmie, i nie weźmie, to tamte ci złodzieje dostaną. To tam ci dostaną więcej. Tam ci dostaną niezasłużone. Przy tych, w tej chwili, tak? Przy systemie fiskalizmu w Polsce podatkowym, żebym wiedziała, że chociaż o ułamek procenta zmniejszą się daniny. Tak. Ale ja wiem, że te rządy, dziadowskie rządy, które obiecywały co innego, roztrwonią każdą ilość pieniędzy. I jeżeli nie wezmą tych pieniędzy ci, którzy chcą i mogą je zrobić, wykorzystać, tak, dla dobra wspólnego, to wezmą to ci permanentni złodzieje. To ja jestem organizmy w ogóle przeciwnikiem. Nie, i powstał Komitet Podlasie XXI wieku, który wypromował Krzysztofa Kononowicza. Mój pomysł był prosty. Trzeba założyć jak największą liczbę komitetów wyborczych, ponieważ w Telewizji Polskiej, a jeszcze internet wtedy był bardzo słaby, internetu nie brało się poważnie, YouTube to ja nawet nie wiedziałem, że on istnieje, czas antenowy. I była godzina na wybory. I w tej godzinie mogły być dwie partie, PiS i PO, załóżmy, i miałyby wtedy po pół godziny materiału. Jeżeli komitetów było pięć, no to już każdy z komitetów partyjnych czy niepartyjnych miał czas antenowy, ale miał jego mniej, rozumiecie? Więc chodziło o zabranie czasu antenowego, czyli czasu do propagandy dla naszych wrogów. Jeżeli byłoby 7 komitetów propolskich, to moglibyśmy wtedy przy pomocy telewizji i programów wyborczych ludzi nastrajać na patriotyzm i zupełnie coś innego niż propaganda naszych wrogów, prawda? Więc później okazało się, że Narodowe Odrodzenie Polski, pomimo tego, że nazbierało im podpisy za darmo, tak po prostu macie, za darmo, nie dało rady nic zarejestrować, bo nie mieli kandydatów. Jeszcze parę organizacji typu właśnie KPN, naszego doktora Marka Czerniawskiego też nie dało rady, i Słomki, Adama Słomki, następnie organizacja
Liga Obrony. Nie, nie, LOS. Musimy z Gdańska. Musimy tak. No to jest nie na temat. Nie, to jest na temat. Tematyczne. Nie, no rozwijasz już trzeci temat, że kładasz. Oni wtedy nie mieli... Adamie, czy mogę jako prowadzący zamknąć... Bo nie rozumiesz, co ja mówię. Rozumiem, co mówisz. Audycja miała być o dotacji partyjnej. No i to jest o dotacji. Nie, to już są kolejne fajne pomysły. Ja tłumaczę, że dotacja to jest to samo. Nie. Jeżeli my zrezygnujemy z pieniędzy należących do nas, to wrogowie nasi przejmą nasze pieniądze. I tyle. Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, Telewizja Narodowa towarzyszy Narodowi Polskiemu w różnych ważnych chwilach. Sami Państwo widzicie, jest trudno cały czas wytrwać, pilnować swojego, ale jednak my pilnujemy. I ci działacze, na których opierają się wszystkie partie polityczne, również te prawicowe i patriotyczne, za każdym razem byli oszukiwani, pomijani i zostawiani samymi sobie. My chcemy to przerwać, dlatego sięgamy tu w Warszawie po forsę dzielaną centralnie, ale pochodzącą właśnie między innymi od tego ludu, który reprezentują ci działacze oddolni, ci najniższego szczebla. I mówimy jedno, ma być wzmocniona rola autentycznych, patriotycznych struktur partyjnych. O to nam chodzi. Czołem Wielkiej Polsce. Ty słońca blask odwołał, Boże biały zlata swe. Podobne zmierzmy kurę czoła, aż od Polski zbawi się. Proste wiersze odrodzenie, lecz od złoń szwalszy dół. Rozpocalne wiosny tchnienie, nas jest działacz narodowo-demokratyczny, który wspierał zawsze i wspiera Marię Sendecką, nazywał się Skawiński. I serdecznie go tutaj pozdrawiam. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem.